No dobra, jest. Tak? Się cieszę. Siemaneczko, ze swoim panem Sforny. Ja was witam na swoim profilu i pozdrawiam was serdecznie. Dzisiaj widzicie uśmiechy i słyszycie i widzicie uśmiech na mojej twarzy. No, dlatego, że sytuacja się trochę zmieniła i co? Myślimy co? Bardziej optymistycznie, aniżeli jeszcze... Dzień temu, czy dwa dni temu. Jakiś czas temu, pomimo to, że nie chodzi tu o zmianę materialną, tak? Tylko o podejście i cel w życiu i o plan. A czasem ten cel chyba zapomniamy, nie? Czasem go nie mamy. No, problemy gdzieś tam się zatracasz i te problemy cię... Dlatego, że... przytłaczają i przestajesz myśleć pozytywnie. Ty widzisz, masz jakieś cele takie mniejsze? Że tak powiem, do osiągnięcia dochodzisz już w pewnym momencie do rutyny i te cele, które miałaś osiągnąć i stają się taką codziennością? Czy i przechodzisz z tym po prostu na porządek dzienny? No i jakby to już jest twój dzień, twoja rutyna, ale musisz iść dalej. I wydaje mi się też, że to wiesz, tak rośnie apetyt w miarę jedzenia. No to jasne. Czyli już takie mniejsze rzeczy, tak jak wcześniej planowaliśmy, no głównie z nasfornym trekiem i z moimi, że tak powiem, takimi bushcraftowymi, survivalowymi, czy turystycznymi celami, wędrówkami, czy treningami i tak dalej. To wszystko już jakby jest codziennością i nie motywuje już to nas, że no, prawda, no, bo do jakiejś wytężonej pracy, dlatego że robimy to już jakoby normalnie, codziennie. Ale to jest lot, te wszystkie obszary te, które by cię interesowały, nie? No nie znam wszystkich, nie, nie. No ale większość, no 80%, tak. może jeszcze 20% zostało. Gdzie mógłbyś wrócić i zwiedzić, bo nie ukrywajmy, że nie interesuje cię jakiś mały park, tak? Gdzie jest 20 kilometrów, tylko potrzebujesz, no, ale masz tam czeski żeby tam las, kilka dni pochodzić, nie? Czeski las, Szumawę, czy Jeseniki, to tam w Jesenikach też nie byłem zbyt długo. No to mówię 20%, tak? No, no 30% mniej więcej miejsc w Czechach jeszcze, że tak powiem, byłyby do ponownego odwiedzenia lub do po prostu zobaczenia. Dłuższego pobycia. Tak, ale niestety nie mamy takich możliwości, żebym ja sobie jeździł na 2 tygodnie. Już jakiś czas nie mieliśmy. No dobra, nie mieliśmy. Sytuacja się zmienia u nas dość dynamicznie zawsze. Od samej się dziwimy. Ale może to tak jak w życiu, to ma przyjść to na swój czas i w końcu przychodzi. Zamykamy pobyt w Czechach. No i wpadamy. W końcu nadchodzi ten czas, żeby zrealizować pomysł, który był już dawno, a nie było na to czasu przede wszystkim. A teraz no, wpadamy na to, że jednak jest to czas dobry, nie? Wiesz co? Niczego nie było. Niczego nie było. Nie było czasu, nie było pieniędzy, nie było możliwości. A teraz co się zmieniło? Mamy jeszcze mniej. Mniej no, pieniędzy, właśnie. Mniej możliwości. A przyszedł ten czas. Nie wiem, czy mamy ten, ale przyszedł ten czas. To nie znaczy, że mamy na to czas. Ale przyszedł ten czas, tak. No, przyszedł ten jest czas. Co? No. Bo czas byłby, wiesz, na różne rzeczy. No jasne. Ale przyszedł ten czas, że jakby wszystko, ja mam takie wrażenie i widzisz, i jakby ta inicjatywa, która wyszła z twojej strony, no. to tak jakby z nieba nam spadła, jakby taka myśl, o której myśleliśmy już wcześniej. No. Myśleliśmy wcześniej, zapomnieliśmy, dlatego że no nierealne do spełnienia. Następnie znajdujemy się w życiowej sytuacji, no mega kryzysu, no nie wiem, może nie, ale największy kryzys, jaki do tej pory mieliśmy.
wracamy do Polski i przychodzi ci normalnie genialna myśl, która potem się okazuje, kurde, a że nie wpadliśmy na to. Dlaczego nie wpadliśmy na to? Że to jest odpowiedni czas i też nie mamy pieniędzy, nie mamy możliwości. Jakby nie mamy nic więcej. No oprócz czasu i chęci. Jak wcześniej, kiedy planowaliśmy to, to wtedy też, no wtedy nawet więcej mieliśmy, że tak powiem, jakichś materialnych rzeczy. Mm. Materialnie może mogliśmy sobie pozwolić na więcej, a teraz mamy jeszcze mniej. A dodatkowo nic nie doszło. No, a się okazuje, że to jest odpowiedni czas. No wiesz, ciężko też w życiu, kiedy żyjesz faktycznie w tym systemie, wszystkie te elementy razem zebrać. Żeby był i czas, i pieniądze, i zdrowie, tak? Żebyś czuł się świetnie. Niektórzy mają łatwiej i nie mają trudniej. No, my mamy niestety czasem pod górkę. Mamy. I dla nas ciężko zebrać wszystkie te elementy razem, żeby było kurczę, perfekcyjnie. Choć i tak mogłoby się coś w pewnym etapie podróży Co? No, coś się wydarzyć, tak? Mimo wszystko, że byłoby to wszystkie elementy oczywiście, integralne, że tak. To tak, czy inaczej mogłoby się coś stać. No. Oczywiste. No, przecież ja już taki przypadek miałem, że chciałem zrobić 100 km w Beskidzie. Jakoś nawet i myślałem tak w sobie, że to będzie pewnego rodzaju rekord mój. No. Czułem się bardzo dobrze i wszystko było super i wyruszyłem przecież i przeszedłem około 10 km i miałem takie kłucie w kolanie, że nie mogłem iść. Nie wiedziałem, co się stało. Znaczy wcześniej mnie to też pobolewało jakby, potem przestało, wiesz, jakieś próby były i wszystko niby dobrze, a w ten dzień po prostu nie byłem w stanie iść. No więc nawet jeżeli masz wszystko, wydaje ci się, że masz wszystko, no to jakby przypadek czy zrządzenie losu może spowodować to, że twoje plany, wiesz, życie będzie miało inne plany, a nie tak, jeżeli to, nie? To rzeczywiście tak, ale wiesz co mnie jakby zaskakuje, albo nie zaskakuje, zauważam i bardzo mnie to tak się cieszy, że jakby wszystko co robiłem do tej pory, ale wszystkie treningi, wszystkie te wędrówki, krótsze, dłuższe, bushcraft, wędrowanie długodystansowe, ten cały sprzęt, który mam przecież sprawdzony, że wszystko mnie jakby kierowało do tego punktu. I przydarzyła nam się w życiu sytuacja taka, która również jakby skierowała mnie, czy nas do tego punktu, że to dzisiaj jest ten czas, pomimo tego, że jakby logistycznie nie mamy, dużo nie mamy logistycznie zrobionego, zaplanowanego, wiesz, dużo rzeczy potrzeba będzie rozwiązywać w trakcie i robić na bieżąco, ale podstawy przygotowania psychofizycznego i sytuacja życiowa jest idealna do tego, żeby podjąć to wyzwanie. I wiesz, ja jestem spokojny. Ja jestem spokojny. Teraz na przykład łapię się na tym, że teraz pisze do mnie no, sporo ludzi. Prywatne wiadomości piszą, czy komentarze w tym stylu, że kiedy będziesz tu i tu, bo na przykład mam jakąś chatę czy nocleg, że będziesz mógł wziąć prysznic, wybrać sobie rzeczy i przespać się. Albo teraz, dosłownie 10 minut temu czy 20 minut temu napisał do mnie człowiek, który idzie dookoła Czech na etapy. No i teraz będzie miał 10 dni takie, w ciągu tych 10 dni on chce do mnie dołączyć i ze mną iść i pyta się mnie, wiesz, kiedy będę tu i tu, a ja nie mam zielonego pojęcia, ja nie mam tego zaplanowanego w ten sposób, wiesz. Ja wiem, no, ale ja nawet nie chcę tego w ten sposób planować, dla mnie jest to strata czasu.
Ja potrzebuję być zaplanowany od podstaw, wiedzieć, co codziennie mam robić, abym mógł codziennie wyjść w drugi dzień w jak najlepszej kondycji, zdrowiu i w jak najlepszej kondycji sprzętowej. Wiesz, ja to wiem. Ja codziennie będę o to się starał i o to będę dbał i po prostu ważny będzie dla mnie kolejny dzień. Nie będzie mnie interesowało, gdzie ja będę za dwa tygodnie, bo nie mam zielonego pojęcia. A tego też, że różne sytuacje mnie po drodze mogą spotkać. Tak. Ja tego przejścia Czech wzdłuż granicy nie robię na czas. Nie mam określonej ramy czasowej czy kilometrażowej, chociaż tam zaplanowaliśmy na 20 km codziennie. Mhm. Ale powiedzmy sobie szczerze, no 20 km codziennie, 20 km to jest dla mnie taki dystans po prostu spokojnie do pokonania. Jest możliwe, że wiesz, będę robił 25, z czasem będę śledził ścięgno, które dokucza mi cały czas. Mhm. Ale ja już naprawdę w domu siedzieć nie mogę i czekać, aż to po prostu co się z tym stanie. Nie mam pieniędzy na leczenie, nie mam pieniędzy na rehabilitację i cokolwiek jeszcze. No, dlatego zaplanowaliśmy, że robię 20 km codziennie. Ale tak naprawdę, wiesz, dużo rzeczy się może po drodze wydarzyć i ja nie planuję, gdzie ja będę za tydzień, gdzie ja będę za dwa tygodnie, gdzie ja będę po prostu, nie wiem, za cztery tygodnie, to już całkowicie kosmos dla mnie. Najważniejszy będzie dla mnie ten dzień i zadbać o wszystko tak, aby na drugi dzień wszystko było w jak najlepszym porządku. I zaplanowane 20 km dziennie z tym, że weekend poświęcam na pranie, suszenie rzeczy, i odpoczynek, tak? I w ten sposób mam nadzieję, przejdę przez pierwsze, najtrudniejsze etapy, bo teraz mamy okres taki zimowo-wiosenny, bardziej zimowy, dlatego, że teraz będę szedł Białe Karpaty i Beskid, no i będę się dostawał w miejsce położone ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Gdzie wiesz, jeszcze będą te warunki zimowe i tak dalej, także te 20 km to jest super. Czasem może być, że warunki nie będą sprzyjały, bo przecież deszcze i tak dalej, że wiesz, że zrobię mniej, ale to ja nie będę miał potem problemu to nadrobić, więc wiesz, to nie jest dla mnie problem, że w jeden dzień zrobię 15, a w drugi dzień zrobię 25, to jest całkowicie do przygarnięcia, całkowicie do zrobienia. Ale nie planowałem tego w ten sposób, abym wiedział, gdzie będę za tydzień. Mhm. Nie wiem i nie bardzo mnie to interesuje tak naprawdę. Poważnie. Ja idę po prostu, w głowie mam to, że muszę się zachowywać tak, aby te 5 miesięcy po prostu przeżyć jak najlepiej, jak najbardziej wartościowo i skorzystać z tej drogi jak najwięcej i ze wszystkiego, co mnie po drodze spotka, wziąć jak najwięcej, abym potem mógł to oddać, wiesz, ale użyć sobie tego czasu jak najlepiej będę potrafił, wiadomo, pokonując problemy i nie wszystko będzie świetnie, ja to znam, tak, z doświadczenia, więc to jest to piękne, że wszystko, co robiłem do tej pory, przygotowało mnie właśnie tutaj do tego miejsca i do tej decyzji i decyzja była po prostu trafna w dziesiątkę. Lepszej decyzji podjąć nie mogliśmy, chociaż to nie znaczy, że wszystko będzie łatwe, bo będzie kurcze, będzie trudne, dlatego że przede mną jest wyzwanie bardzo duże i przed tobą jest też wyzwanie, dlatego że ty będziesz miała na głowie finanse i tak dalej. Propagowanie tego, zdobywanie finansów. No, na tym polega życie, nie? Na wyzwaniu. Oczywiście, że tak. I widzisz, od razu po prostu mam wyzwanie, ty masz wyzwanie, masz cel, jest coś, co będziesz robić, co po prostu daje ci takiej energii, kopa do życia. Tak. Nie? I nie jest to rutyna,
tylko jest to coś, co po prostu codziennie będzie zmagała się z nowymi informacjami ode mnie i tak dalej. I ja będę zmagał się z nowymi sytuacjami, dlatego że wiesz, w domu to siedzisz w takiej banieczce, no, praca, dom, tak. Praca, dom i wszystko jakby jest ci znane, ale kiedy jesteś w drodze, to nie ma tej samej chwili. Każda chwila jest inna, każdy dzień jest inny, tydzień, miesiąc, dwa miesiące. Ale tutaj też jest trochę różnica, nie? Że jednak idziesz i masz tą świadomość, że do domu nie ma co wracać jak na razie, nie? Że to przed tobą nie jest. 2-3 dni, tylko że to idziesz, idziesz i musisz iść, tak. Nie? Bo dom tutaj zamykamy tak naprawdę. No, wyprowadzamy się. No ale co chcesz powiedzieć, że... No, wyprowadzamy się stąd, ale... No, ale zawsze wiedziałeś, że na przykład jak 2-3 dni, jak zmokniesz albo coś się stanie, to zawsze możesz dojechać pociągiem. To jest ciepły dom. My tutaj jednak zamykamy, no wyprowadzamy się, oddajemy mieszkanie, ty idziesz w drogę i ta mentalność w głowie musi się trochę też zmienić, nie? Oczywiście. To, po prostu, no wiadomo, że to później można zorganizować w razie jakichś wypadków i noclegi i całą resztę, ale jednak ta myśl, że trzeba iść, że nie ma co za się zawracać, nie? I to iść sporo. Mhm. Ale ty to jesteś w stanie sobie poukładać w głowie, nie? Wiesz, ja to układam sobie już teraz. Ja to układam sobie już teraz, dlatego że ja mam to takie jakby doświadczenie, które mam, pozwala mi, wiesz, poczuć to, co czułem w podobnych sytuacjach, kiedy, wiesz, na przykład ja najdłużej nie byłem ile poza domem? Około 2 tygodni? Mm-hmm. Coś w tym stylu? To wiesz, już po kilku dniach, po 4-5 dniach włącza się taki tryb takiego nomada, wiesz? No. Włącza się taki tryb, nie wiem, szlejacza się. Że, wiesz, kurczę, przeskakujesz na inny tor. Tak, wiesz, wszystko zaczyna inaczej pracować i organizm zaczyna inaczej pracować i inaczej człowiek myśli. Wszystko jakby, wiesz, przewartościowujesz, inne masz problemy, z czym innym się borykasz i tak dalej, wiesz, wszystko jest inne i no tak, najtrudniejszy jest ten pierwszy etap adaptacji, który ja znam, ja wiem, jak przebiega i ja już teraz przestawiam się, nawet i będąc w domu, przestawiam się już w ten tryb nomada, wiesz. Fizycznie moje ciało też to odczuwa, bo to nie jest tak, że wcale nie. Ale przestawiam się głównie psychicznie, wiem, co się będzie z moim ciałem działo, wiem, jak będę funkcjonował i już mam taką na starcie przewagę, że wiem, o czym mam myśleć, o czym nie mam myśleć, czym mam się zająć, na czym mam się skupić, jak będzie wyglądała droga, dlatego że wiesz, ja chodziłem i w lecie, i w zimie, a tak naprawdę to mnie najbardziej kręciły takie wędrówki zimowe, jesienne, w trudnych warunkach i tak dalej. I to właśnie mnie teraz spotka. I ja to będę miał, wiesz. Tutaj to, że nie mam powrotu do domu przez jakieś 5 miesięcy, że po prostu mnie długo nie będzie w domu, bo to jest długi czas, to jakby motywuje jeszcze bardziej do zmiany myślenia i do przestawienia tego trybu myślenia na taki nomadowy, szlajaczy, wiesz? I ja się cieszę, jestem troszkę podniecony, ale wiem, że to również łączy się i z wysiłkiem psychicznym, z wysiłkiem psychofizycznym. Ja wiem, że nie będzie lekko. Ja się cieszę, ale zdaję sobie sprawę z problemów, które spotykały mnie po drodze i spotkać mnie mogą, nowe lub te same, wiesz, dlatego że na przykład plecy, ramiona, stopy mnie będą bolały tak samo, więc ja wiem, z czym będę sobie musiał radzić i jak sobie będę z tym radził, wiem, czego mogę się spodziewać i tak dalej, więc cieszę się i mam nadzieję, że zbiorę
Głównym moim celem jest zebranie doświadczenia, poznanie ludzi, sytuacji. Kurczę, to jest piękne w tym wszystkim. Poznanie krainy. Przejdę przez taką całą wiosnę. Najpiękniejsza pora roku. Idealnie się to zgrało, dlatego że kiedy ja przejdę przez ten okres taki wiosenno-zimowy, wiesz, troszkę taki cięższy, opady deszczu i tak dalej, to wejdę, całą wiosnę będę szedł. No, coś pięknego. Najlepsza pora roku do wędrówek. To jest wiosna. Potem lato już nie jest takie fajne. Ja już kończę kiedy? Kiedy kończę? Koniec lipca. Koniec lipca. No powiedzmy sobie, jeszcze zdążę się opalić. No. To na pewno, to już na wiosnę się zdążę opalić. No to trochę tak, ale mam nadzieję, że odpuszczą mi upały, dlatego że najgorzej mi się chodzi, kiedy są upały i po prostu... No to zależy, jakie lato będzie. Dla mnie najgorszy czas na wędrówki to jest lato gorące i nie znoszę plecaka na plecach, kiedy po prostu cały kleje się od potu i wszystko mnie piecze i pali. Nienawidzę tego. Dlatego wiosna, jesień są najpowiedniejsze pory roku i dlatego idę na przełomie zimy, wiosny i przez całą wiosnę jakby chcę zrobić większość trasy. I jakby pod koniec wiosny tak mniej więcej dojdę, wiesz, w Karkonosze na Śnieżkę, nie? Przez Śnieżkę będę przechodził, a to są troszkę wyższe góry, ale śniegu już tam nie będzie. Także super, nie? Potem jeseniki, które zaskoczyły mnie zimowo i ciężkimi warunkami, jak byłem tam ostatnio, ale będę tam już na późną wiosnę. Już to będzie koniec, prawie koniec wędrówki, a potem Beskid jest z drugiej strony i Łysa Góra, największy szczyt Beskid. Tak? Czy nie? Chyba tak. Raczej ja tak. Nie wiem. No, dobra jest. Wychodzi moja pamięć. No. Tak, ale Łysa Góra, jeden z większych szczytów. Może tak. Więc to już będzie lato, nie? No. A myślisz, że po końcu wędrówki będziesz w stanie znowu się przestawić w system? Ja teraz w tej chwili nie jestem w stanie się ustawić do systemu. W tej chwili nie jestem w stanie, a potem jak przyjdę, to nawet nie będę próbował. Mam nadzieję, że ta moja wędrówka zostanie też doceniona i spotkam, poznam ludzi, którzy będą uczestniczyli lub pomogą mi w rozwijaniu następnych projektów i że moje życie, nasze życie potoczy się już troszkę innym torem, aniżeli do tej pory. Więc takie sobie też robię nadzieję, a jeżeli nie, to będziemy tak działać jak do tej pory, no albo po prostu trochę inaczej, bo to trzeba będzie coś tam zmienić. Ale też wiedząc, jak to w naszym życiu bywa, że szybko się zmienia, nie? Tak. I nieoczekiwane sytuacje do nas przychodzą, więc no może faktycznie nie ma co planować. Tak. No dobra, no to teraz podsumowując. No. Idziesz wzdłuż granic Czeskiej Republiki, ta długość to jest ile? 2212 kilometrów. Pamiętałeś? 4 razy to pisałem w odpowiedziach. 2200 kilometrów. Planowany termin to jest około 5 miesięcy, jak mówiłeś. Tak. Mogę skoczyć, wydaje mi się, że... Plus minus, tak? Bo to wiadomo, że... Zobaczę, co spotka mnie po drodze, dlatego że między innymi finansowanie tej wędrówki będzie wyglądało tak, że ja te dni, kiedy mam przeznaczone na wypranie sprzętu, wyczyszczenie sprzętu, wysuszenie, to ja chcę przynajmniej jeden dzień poświęcić na zarobienie pieniędzy, wiesz, tak, abym mógł zakupić sobie prowiant, dlatego dalej, że ja o tym nie pisałem, ja idę totalnie bez pieniędzy, jesteśmy bez środków finansowych i nie mam pieniędzy, jakieś tam drobne będziemy mieli, ale chcę przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęcić na zarobienie jakiegoś, powiedzmy, 1000 koron, żeby móc uzupełnić zapasy jedzenia i po prostu, czego mi tam będzie brakowało. No i jest też pies, tak, kupienie psu, zrobienie zapasu jedzenia dla psa i dla siebie i mam nadzieję, że uda mi się w ten sposób, że tak powiem, dorobić.
dorobić. Będzie też zorganizowany numer konta, który jest na twojej głowie, zorganizować konto, na które będziecie mogli mnie wesprzeć jakokolwiek. Suma pieniędzy jest dla mnie bardzo ważna, dlatego że ten budżet, ja naprawdę nie jestem wymagający, to po prostu jeżeli to będzie 1000 koron tygodniowo, to wystarczy mi to na uzupełnienie prowiantu, jednak wiadomo, spodziewać się można jakiejś awarii sprzętu lub będzie potrzebny nocleg nawet gdzieś na jakiejś stacji czy w czymś takim, żebym ja mógł sobie jakieś rzeczy wybrać w pralce i wysuszyć i po prostu zaleczyć rany i tak dalej. Dlatego podamy numer konta i jeżeli będziecie mogli wesprzeć jakąkolwiek sumą pieniędzy, to będzie taka możliwość. A proszę o kontakty firmy czy instytucje, które miałyby ochotę uczestniczyć ze mną w tej wędrówce. Oferty proszę wysyłać na adres e-mail lub kontaktować mnie przez Messenger. Potem wszystko po prostu dogramy i umówimy się na spotkanie czy kontakt. Do rozpoczęcia wędrówki jest 11 dni, także przynajmniej tydzień przygotowań, jeszcze, że tak powiem, jakichś bardziej szczegółowych. I w ciągu tego czasu, jeszcze przed rozpoczęciem wędrówki, możecie kontaktować mnie także na numerze telefonu, a potem już będę w trasie, no będę, że tak powiem, oszczędzał jak najbardziej będę mógł. Baterii moc, będę oszczędzał mocu w baterii. Także wtedy co, kontakt będzie z tobą na Facebooku. Na Facebooku podasz swoje. Podam też pod filmikiem kontakt. Jakiś kontakt, także będziecie mogli kontaktować mnie lub partnerkę. I tyle. Dobra, a start kiedy? 1 marca kierunek tak. Pobierasz? 1 marca startuję tutaj stąd, gdzie mieszkam, ze Struszowic, idę w kierunku Wizowic. Z Wizowic idę w kierunku Białych Karpat i tam podłączam się do granicy czesko-słowackiej. I teraz udostępniłem baner, że tak powiem, reklamowy na Facebooku i Instagramie, jakby z taką przykładową trasą, natomiast ja mam w planie iść jak najdłużej dokładnie po granicy czesko-słowackiej. Nie zawsze, ja wiem, nie zawsze to będzie możliwe, nie zawsze będę mógł to właśnie w ten sposób zrobić, ale będę starał się schodzić ze szlaków często uczyszczanych lub ze szlaków turystycznych i iść właśnie jak najdłużej, wiesz, poza szlakami, wzdłuż granicy czesko-słowackiej. Zobaczę, jak to się uda pewnie. I cieszę się, że będą różne sytuacje, gdzie tam będę może musiał przejść przez rzekę i tak dalej, nie? Wiesz, takie tego typu. Chcę omijać szlaki, chcę omijać też te mocno uczyszczane odcinki, ale jednak są te punkty takie, w których będę musiał robić zdjęcia po to, by uzyskać certyfikat przejścia. Przejścia tych dwóch szlaków. Certyfikat przejścia znajduje się na stronie Steżka Czeskiem. Steżka Czeskiem, to jest czeska strona. I tam oni wymagają, żebym ja się pojawiał w pewnych punktach i robił sobie zdjęcia, tak, ale jeszcze trzeba przeanalizować ten regulamin dokładnie, tak, więc będę się pojawiał w tych punktach także, poza tym, że codziennie będę robił kilka zdjęć z krótkim opisem i danymi z Garminu, będę wysyłał to na portale społecznościowe,
o ile pozwoli mi internet, wiesz, dlatego, że tutaj w tych Białych Karpatach są miejsca, w których ja już spałem, czy w których przychodziłem, czy tam po prostu internetu bądź nie ma zasięgu internetowego lub jest roaming, no ja no, będę musiał... No może być to właśnie problem, nie? Tak, jest problem, jest problem, wielokrotnie taki problem był, więc ja będę tak te dane udostępniał codziennie wieczorem na Nesfornego Treka i na portal Steżka Czeskie. Natomiast gdybym miał problem z internetem, to udostępnię wtedy te dane jak najszybciej będę mógł, tak, w ciągu dnia. I tak to... Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. Nie pamiętam, co to chciałem powiedzieć. A, będę, zrobię sobie zdjęcia, jak wyglądam przed. Jak widzicie, ogoliłem się. To chciałem zapytać. Oprócz widoków i całych sytuacji, które się spotka, warto też zrobić zdjęcie swojej osoby, postury. Będę fotografował to, jak się zmienia w ciągu tego czasu. Myślę, że warto też psa sfotografować. Dlaczego? Jak on się zmieni, nie? Jak się może zmienić pies w ciągu pół roku? No może urosnąć, nie urośnie? Mam dwa lata pies, to już za bardzo nie urośnie. Schudnąć nie może? Schudnąć, słuchajcie, no... Schudnąć. Jak powiem, że może mi pies schudnąć, to mnie oskarżą o molestowanie, znęcanie się nad zwierzętami, no tak... No wiesz, to tak już, to tak... Oczywiście to jest tak, że ja robiąc zakupy będę uzupełniał pożywienie dla siebie i dla psa. Natomiast będzie to zależne od tego, czy będę miał pieniądze na koncie. Wiesz, zakupy będą mniejsze lub większe, lub nie będzie ich wcale. Będziemy sobie musieli radzić w każdej sytuacji. I ja jestem przygotowany na to, że po prostu nie będzie może lekko. Także już nie było, już takie sytuacje przechodziły. Także wiesz, to jakby potrzebuję to po prostu zrobić. Ten plan, który jest teraz, ten cel, ja potrzebuję zrobić i nie ma innego wyjścia. Po prostu. Nie ma innego wyjścia. I prawdopodobnie zrobię to, czy najprawdopodobniej nie zajmie mi to 5 miesięcy, a może troszkę ja mniej, tutaj ale, tak ale po prostu. Wiesz, ja nawet nie będę chciał jakoś specjalnie robić większych kilometraży, dlatego że ja chcę to po prostu przeżyć. Ja na przykład dostałem taki plan tych ultrabiegaczy, którzy mają bodajże w kilka dni chcą zrobić taki obiec Republikę Czeską dookoła. No, ja to nie kręci. Ja to dlatego planuję na 5 miesięcy i tylko 20 km dziennie. Aby móc tam po prostu być, aby móc to przeżyć, aby móc to poczuć. To nie chodzi o rekord, chociaż... No niektórzy może, wiele kręcą. Może wiesz, słuchaj, może kiedyś... To przecież też myśleliśmy o tym, żeby coś takiego zrobić na szybkość. I ja jestem w stanie zrobić, powiedzmy sobie, jeżeli uda mi się to ściągnąć, wyleczyć. 35-40 km dziennie, codziennie. Próbowałem 50, te 50 są ciężkie, szczególnie, że jeżeli chciałbym robić 50, to tylko w lecie, kiedy dzień jest długi, a lato znowu gorące, to różnie może wyglądać, więc ale takie 35-40 km jestem w stanie robić i przez dłuższy okres czasu i prawdopodobnie mógłby to być jakiś rekord, nie? Ale mi teraz nie chodzi o rekord. Teraz mi chodzi o czas spędzony na wędrówce, o doświadczenia, o przeżycia. O to mi teraz chodzi i zbierał będę właśnie to. A potem będę wam z wami się tymi doświadczeniami i wszystkim tym, czym będę mógł dzielił. Tak, no tak. Dobra, musimy kończyć rozmowę, bo już dobija nam się córka do tej. Tak? Dobra. No. Okej, okay, więc mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało ten filmik. Tak, mam nadzieję, że oglądało się przyjemnie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kontaktu na Facebooku, czy na Messenger, czy na e-mail.
A tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.